No i jesteśmy już na polu. Tutaj zapomniałem wam nagrać, jak zamykam rydlicę, tak? Połówka jest zamknięta siewnika. Dokładniej 12 rydlic zamknąłem, nie 11. No bo albo 12 będzie siało, albo będzie 12 siało, tak? Albo 12, albo 11, o, w ten sposób. No i co? No i sprawdzamy, tak, jak to będzie się leciało. Później podejrzewam, że jak po kole będę jechał, to akurat powinno się dosiewać. Dlaczego połówką sieję? No dlatego połówką zaczynam, że będziemy później ścieżkować, nie? Sterownik dzisiaj wziąłem. Tutaj, o. Przepraszam, sterowniczek sobie jest, proszę bardzo, odpala się. Co cztery ścieżki są ustawione. Ścieżki, tak jak widać, teraz tam się zamyka i już jedziemy na ścieżkach, tak? Siłowniki się otwierają i siejemy z powrotem, nie? Wyłączony, lecimy bez tego. A, nie zamknąłem zbiornika. A, skrzyni nie zamknąłem, kurka wodna. Zamykaj się. Zamknięte. Dobra. Mamy ustawione wszystko. Możemy lecieć. Teraz mówię, tutaj sobie sprawdzimy głębokość, jaką tam sieje. Na jaką głębokość. Tutaj muszę niestety dookoła oblecieć pierwszy raz. Dobra, myślę, że można sprawdzić głębokość wysiewu. Bo może być tak, że trzeba będzie dokręcić rydlicę. Sprawdzimy sobie tutaj. Tutaj ładnie, zobaczcie, pazurki nie są głęboko ustawione, one nam tylko przyrzucają. Ale tak jak tutaj po kole, zobaczcie, jest za płytko, trzeba dokręcić docisk. A zaraz zobaczymy tu, jak głęboko jest. Bym powiedział, o, było. Teraz momencik, o, jest tutaj, jest jakiś centymetr, półtora, to dokręcimy troszeczkę docisk. Dokręcimy, bo tam na nizince jak będzie, to będzie całkiem powierzchu siało nam. Dobra, myślę, że powinno być. Cztery kółka będą mocniej dobijały i będzie o wiele, wiele lepiej. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Dobra, myślę, że... Ała! Może by troszkę opuścić ząbki tutaj jeszcze? Myślę, że troszkę niżej ich puścimy. ...24 chyba? ...24. Do góry, zrobimy to. No. Jeszcze troszkę. A tak gdzieś.
teraz z drugiej strony. Z drugiej strony opuścimy to troszkę i będzie elegancko, profesjonalnie tego. Dobra, byśmy mieli. Ojejku. Pierwsze razy niestety trzeba objechać powoli. Później już będziemy zapierdzielać. O, tutaj też kółko idzie po tym twardym tam przy samej miedzy, więc o, kamyczek płaski, ładny. Zobaczymy, jak rednice się zachowają. O, podskoczyła ładnie. Włączę radio, bo znowu coś będzie w tle grało i znowu YouTube się będzie przypierdzielał. Także, tak jak widać, ładny kawałeczek do zasiania. Leciutko ponad 2 hektary, tutaj jest tam chyba 2,20 dokładnie. Zboża mamy właśnie, tutaj siejemy żyto Performer. Ilość, jaką wysiewamy, to jest 75 kg na hektar, czyli 150 kg na 2 hektary. Fajnie, bo tam jest pakowany w porcjach tutaj na 20 arów, ale to pewnie dlatego, że to jest właśnie na poletka. Pewnie normalnie jest porcja na pół hektarowa, tak? Albo bierzesz, panie, pół hektara, albo spieprzaj dziadu. Tak podejrzewam, nie wiem, tam nie patrzyłem dokładnie, jak to tam wygląda. Żebym, kurde, później nie zapomniał tego. Ale nie zapomnę otworzyć połówki siewnika, bo znaczników nawet nie rozkładałem, nie odpalałem. Właśnie celowo, żeby nie zapomnieć otworzyć pół siewnika. Bo tak to mógłbym zapomnieć i tak sobie, kurka wodna, jeździć później, nie? I zdziwko. Jakby powschodziło, dlaczego to tak wyszło, a nie inaczej. Tutaj dojedziemy sobie do końca pola, przejedziemy sobie znowu połówką w tamtą stronę i później z tamtej strony znowu i na początku znowu połówką przelecimy, żeby nam ścieżki pasowały, nie? Ścieżki ładnie pasowały, wszystko, żebyśmy później mieli wymierzone, wyliczone. To właśnie trzeba tak zrobić. O, dzisiaj długiej dniówki nie pociągnę, bo niestety albo stety. Jadę jutro na targi, 3:30 wyjeżdżamy, żeby być.
No plan był taki, żeby pojechać na noc, ale... No wiecie, jak to z małymi dziećmi jest, tak? Jednak tutaj tą noc byśmy z nimi spędzili jeszcze, a wyjedziemy sobie właśnie wcześnie rano. Dziszku, nie tak wysoko. No coś, ty oszalałeś. A, no i zacząłem wam o tym performerze i nie skończyłem. Jutro będę na tych targach właśnie, to podejdę do stoiska firmy Sate i tam resztę, że tak powiem, wam opowiemy wszystko dokładnie, dlaczego właśnie żyta, dlaczego właśnie te odmiany wybraliśmy, a nie inne. Tak, to jest właśnie minus odsiewania od bruzdy, tutaj niestety, ale gdzieś na tych łapach z przodu się przypycha. Zamknijmy tutaj, bo się kurzy. O, od razu i ciszej troszkę, silnika tak nie słychać. No bruzdkę robi, tutaj od miedzy robi bruzdkę, no niestety nic za bardzo na to nie poradzimy. Mówię to wszystko dlatego, że tutaj gdzieś tam, jak to od granicy działki zawsze, a to jakaś trawa, a to pesz, a to coś. Zawsze jest to inaczej niż być powinno i niż całe pole jest inaczej i no niestety potrafi się przypchnąć, ale to tak jak widać właśnie tutaj na samym początku się przypycha tylko, nie? Tam kamień wpadł, ale wypadł z powrotem. Bardzo ładnie. No mówię, tutaj taka bruzda będzie po prostu głębsza trochę i tyle, no. Nie podoba mi się to, ale cóż. Trzeba by było znacznik, te nie znaczniki, tylko łapki podnosić tutaj te z przodu. Ale... Jak się nie ma, to się lubi, co się ma. O, poczekałem kilka dni po tych deszczach właśnie. Niektórzy tam się już wściekali, wcześniej siali, tak? Mokra gleba była, jak nie wiem, ten jakość siewu tutaj z tyłu właśnie nie powalała, co zostawało z tyłu zasiewnikiem. Wystarczyło kilka dni poczekać, tak, 2-3. No i już z automatu z tyłu zasiewnikiem całkiem fajnie się robi, tak? Całkiem fajnie to wszystko wygląda. Także wydaje mi się, że w ten sposób jest lepiej, nie? Tam taki bydlak na wierzchu leży, trzeba będzie go zabrać, jak do niego dojadę. Albo nie, zostawimy go, zobaczymy, jak sobie siewnik z nim poradzi. Wersja dla leniwych. No i dobra, trzeba iść na zewnątrz, otworzyć ten, otworzyć zastawki. Czekaj, tam były, tak? Te dwie było widoczne, czyli ta jest za wysoko. Tak. 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 O, dobra. Mielibyśmy otwarte. Teraz znaczniki trzeba otworzyć. Znaczniki otwieramy. Tutaj taki bolczyk trzeba wyjąć. O, cyk. Dobra, i z drugiej strony. I już mamy siewnik, można powiedzieć, przygotowany. O, no. Dobra. Rozkładamy znaczniki. Mogłem to jakoś przyłatać, kurde, na trytytki nawet do tej rurki.
i by było super, a tak niestety jest jak jest. Dobra, rozkładamy najpierw ten. O, dobra, leci znacznik, trochę powoli się rozkładają. Dobra, teraz tak, teraz tutaj się dobrze ustawić. Szliśmy połówką siewnika, więc myślę, że jak pojadę po śladzie, po kole, to powinno być dobrze. Dobra, tylko teraz tak. Tu jest 6 metrów, więc dwa przejazdy siewnika i będą ścieżki. Czekajcie. W drugim przejeździe już będzie ścieżka szła. Czyli będzie ścieżka szła tu. Tu mamy 6, czyli tu będzie, jak 12 bierze, to tutaj będzie połowa. Połowa. Czyli musimy zaczynać siać jeszcze wcześniej. Później znaczy się gdzieś tu aż. O, gdzieś tu. Dobra. Odpalamy sterownik. Pierwszy przejazd. I lecimy. No, myślałem, że będzie więcej problemów z tym tutaj właśnie jazdą na półsiewnika, a okazuje się, że ładnie akurat wychodzi, jak jadę sobie po śladzie. Znaczy, zobaczymy, czy to ładnie wyjdzie, jak zasiejemy, nie? Bo to jest ważne. Ale myślę, że powinno być ok. Akurat tutaj tak widać, jak ostatnia redlica szła od ten koło, od siewnika, tak łapie środek ciągnika. Tutaj po śladzie koła, tak. Myślę, że to tak powinno wyglądać, a jak nie, to na przyszły rok będziemy to zmieniali, nie? Ale myślę, że powinno być ok. Powinno być akurat idealnie. Tutaj też trzeba wcześniej go podnieść. I tu było 12 metrów, było tutaj chyba, 12,6 znaczy się. I teraz tutaj już pasowałoby chyba ścieżkować, to z tego co ja kojarzę. W trzecim przejeździe, czy w czwartym przejeździe ścieżkujemy? Chyba w trzecim mi się wydaje. Ale zobaczymy. Czyli lecimy ścieżki teraz. Czyli robimy tak jakby czwarty przejazd. Czwarty przejazd, dobra. Głęboko idzie znacznik, jak nie wiem. Ale to dobrze. Jeździmy sobie około 8 na godzinę. Nie latamy jakoś tam specjalnie szybko. A podoba mi się praca tym siewnikiem. Powiem wam, że całkiem fajnie to wygląda. Zobaczymy później, jak będą schody. Bo to też jest istotne i ważne. Ale fajnie i równo wychodzi. Z tyłu bałem się, że będą straszne bruzdy, ale jednak nie, nie ma. No mówię, za siewnikiem powinno się kurzyć, tak? Jak się kurzy, wtedy jest ok, nie? Jest dużo wilgoci w glebie, także spokojnie tutaj sobie to wszystko powschodzi. Damy radę. I kolejne przejazdy lecimy. Teraz już wszystko sterownik sobie sam ogarnie.